Nie mam dobrej wiadomości, przynajmniej dla niektórych z Was. Otóż poczynając od tego odcinka, na kanale dokona się dość istotna zmiana. Podcasty, które do tej pory były czymś w rodzaju slideshows, staną się podcastami audio. Już wyjaśniam, skąd taka decyzja. Po pierwsze, mam świadomość, że wielu z Was słucha podcastów w samochodzie, w pracy czy przed zaśnięciem, nawet specjalnie nie zwracając uwagi na warstwę ilustracyjną. Po drugie, zamieszczanie zdjęć znalezionych w internecie było na granicy naruszania praw autorskich. Pomijam już fakt, że wiele z nich było w tragicznej rozdzielczości. Po trzecie, znalezienie zdjęć do podcastu zajmowało mi kilkanaście godzin. Do tego montaż wideo kolejnych kilka godzin. Wraz z renderowaniem filmu były to praktycznie dwa dni. Wcześniej oczywiście musiałem znaleźć materiały, napisać tekst i nagrać go. I doszło do tego, że całe moje życie było podporządkowane katastrofom morskim. Nie miałem już czasu, żeby wyskoczyć na basen czy na kawę, rzadko zaglądałem do ogródka, który zarastał chwastami, przestałem robić zdjęcia i wysyłać je na międzynarodowe konkursy, że o kilkudniowym wypadzie przed siebie nie wspomnę. A przecież od czasu do czasu muszę także pójść do pracy, na jakieś zakupy, czy zwyczajnie nic nie robić. Doszedłem do granicy, której przekroczenie oznaczałoby, że katastrofy stały się obowiązkiem, a nie przyjemnością. A wówczas byłby to początek równi pochyłej, na końcu której byłoby zamknięcie kanału. Myślę, że zrozumiecie moją decyzję. A teraz opowiem o teoriach spiskowych związanych z Titanikiem. Niedawno opublikowałem poprawiony podcast o zatonięciu Titanika. Pojawiło się pod nim kilka komentarzy, które kazały mi się zatrzymać i zastanowić. Cytuję z pamięci: to nie Titanik zatonął, lecz jego bliźniaczy statek Olimpia. Nie przesłyszeliście się. Olimpia, a nie Olimpik. Zaś Titanik stoi obok Muzeum Morskiego w Liverpool. A w ogóle to chodziło o zabicie paru finansistów i konkurentów biznesowych. Ale o najpiękniejszej teorii powiem Wam dopiero na końcu odcinka, bo długo nie mogłem się po niej pozbierać. Zrobiłem więc sobie gustowną czapkę z folii aluminiowej, żeby odciąć od mózgu promieniowanie elektromagnetyczne ze szczególnym uwzględnieniem 5G, spojrzałem na płaski globus oparty na skorupach czterech żółwi i nic nie robiąc sobie z chemitrailsów, bo tory podejściowe na lotnisko wiodą nad inną częścią miasta, wziąłem się za pisanie tekstu o teoriach spiskowych. Było to tak. W stoczni Harland & Wolff w Belfaście zbudowano trzy statki tej samej serii. Pierwszy był Olympic, następnie Titanic, a już po jego zatonięciu Britannic. Niby były takie same, ale tak naprawdę różniły się między sobą. Zapamiętajcie proszę te cechy, bo do niej jeszcze wrócę. Podczas swojego piątego rejsu z Southampton do Nowego Jorku we wrześniu 1911 roku doszło do zderzenia Olimpika z okrętem Hawke. Winnym kolizji był Olimpik, który dokonał nieoczekiwanego zwrotu. Statek wrócił do stoczni w Belfaście, jednostkę naprawiono i odbyła ona jeszcze jeden rejs do Nowego Jorku i z powrotem. W marcu roku następnego, na kilka tygodni przed wypłynięciem Titanika w swój pierwszy rejs, raz jeszcze Olimpik wrócił do stoczni w celu dokończenia naprawy. Musiał jednak zostać naprawiony na koszt armatora, ponieważ ubezpieczenie nie obejmowało sytuacji, gdy całkowitą winę za wypadek ponosiła White Star Line. I to też proszę zapamiętać, bo na tym fakcie opiera się jedna z teorii zatopienia Titanika. Titanik w swój dziewiczy rejs wyruszył z Southampton. Odwiedził francuski Cherbourg, w którym był tylko 1,5 godziny, irlandzki Queenstown i popłynął na zachód w stronę Nowego Jorku. Po drodze zderzył się z górą lodową i zatonął.
Wrak transatlantyku spoczął na głębokości 3802 metrów. Lecz nim go odnaleziono 1 września 1985 roku, starano się wyjaśnić, przynajmniej teoretycznie, przyczynę katastrofy. Powołano dwie komisje, brytyjską i amerykańską. Zmieniono prawo, przesunięto szlak żeglugowy na Oceanie Atlantyckim, a przez lata umierali kolejni świadkowie, którym w 1912 roku udało się przeżyć. Tymczasem czas rodził teorie spiskowe. Amerykański psychiatra, niejaki Bruce Goldberg, twierdził, że odwiedzali go pacjenci, którzy mówili, że zginęli na Titaniku. Mieli nawet dokładnie opisywać mu tamtą tragiczną noc. Tymi opowieściami Goldberg czarował w słuchaczy wierzących, tak jak on, w reinkarnacji. Jedna z teorii mówi, że Titanic nie zderzył się z górą lodową, ale został storpedowany przez niemiecki okręt podwodny. Teoretycznie jest to oczywiście możliwe, ale należy postawić sobie pytanie, dlaczego? Przypomnijmy, że transatlantyk zatonął 15 kwietnia 1912 roku, zaś wydarzenia w Sarajewie, będące przyczyną rozpoczęcia I wojny światowej, miały miejsce ponad 2 lata później, 28 czerwca 1914 roku. W dodatku Niemcy 3 dni później wypowiedziały wojnę Rosji, a nie Wielkiej Brytanii. Kilku ocalałych z Titanica twierdziło, że w odległości około 5-6 mil od tonącego statku zauważyło niezidentyfikowaną jednostkę, która podobno pozostała tam do 2 w nocy. Dr Franklin Ruel na łamach The Huffington Post spekulował, że był to okręt podwodny, który wypłynął na powierzchnię, aby ocenić wyrządzone przez siebie szkody, po czym odpłynął. Okręt podwodny mógł celowo obrać za cel luksusowy liniowiec lub przypadkowo się z nim zderzyć. A fakty? Noc, w którą zatonął Titanic, była ciemna, bezksiężycowa. Reginald Lee i Frederick Fleet, pełniący wówczas służbę w Bocianim Gnieździe, zauważyli na kursie białą górę lodową na 37 sekund przed zderzeniem, choć wystawała ona z wody na wysokość kilkudziesięciu metrów. Jak zatem pasażerowie mogliby zauważyć wystający z wody kilkumetrowy, ciemny kadłub okrętu podwodnego? Mało tego, miał się on znajdować w odległości 5-6 mil od Titanica. Nawet jeśli przyjmiemy, że była to mila lądowa, która ma 1600 metrów, a nie mila morska, która jest od niej dłuższa o 250 metrów, to i tak okręt miał się znajdować w odległości od 8 do 9,5 km od Titanica. Czy z tej odległości w ciemną noc można cokolwiek dostrzec? Na początku XX wieku popularna była pewna legenda. Gdy egipska księżniczka Amen-Ra zmarła około 3,5 tysiąca lat temu, pochowano ją w Luksorze w ozdobnej drewnianej trumnie. Pod koniec lat 90. XIX wieku 4 bogatym młodym Anglikom odwiedzającym wykopaliska w Luksorze zaproponowano kupno ozdobnej skrzyni zawierającej mumię księżniczki Amen-Ra. Ciągnęli losy. Zwycięzca zapłacił kilka tysięcy funtów i kazał zabrać mumię do swego hotelu. Kilka godzin później widziano go, jak szedł w stronę pustyni, z której nigdy nie wrócił. Następnego dnia jeden z pozostałych mężczyzn został przypadkowo postrzelony. Rana była tak poważna, że trzeba było amputować rękę. Trzeci mężczyzna po powrocie do domu w Anglii stwierdził, że bank, w którym przechowywał wszystkie swoje oszczędności, zbankrutował. Czwarty mężczyzna zapadł na ciężką chorobę, stracił pracę i zaczął żebrać na ulicy. Mumię kupił londyński biznesmen. Po tym jak 3 członków jego rodziny zostało rannych w wypadku drogowym, a jego dom się spalił, biznesmen podarował mumię British Museum.
Gdy na dziedzińcu wyładowywano trumnę z ciężarówki, ta nagle zaczęła się toczyć i zabiła przechodnia. Gdy dwóch robotników wnosiło trumnę po schodach, jeden z nich upadł i złamał nogę. Drugi zmarł w niewyjaśniony sposób 2 dni później. Kiedy księżniczka znalazła się już w sali egipskiej, kłopoty trwały nadal. Nocni stróże często słyszeli dobiegające z trumny szaleńcze walenie i szlochanie. Jeden ze stróżów zmarł na służbie, a sprzątaczki nie chciały zbliżać się do trumny. Ostatecznie muzeum sprzedało mumię prywatnemu kolekcjonerowi, który próbował dokonać egzorcyzmu. A gdy to nic nie dało, sprzedał ją amerykańskiemu archeologowi, który miał ją zawieźć do Nowego Jorku na pokładzie Titanica. A fakty? W British Museum znajduje się owa pechowa mumia, ale nie ma ona nazwy, a jedynie numer 22542. Co ciekawe, eksponatem jest nie mumia, ale wieko wewnętrznej trumny. I nie ma w nim nic pechowego. Pokrywa trumny nigdy nie opuściła British Museum od chwili, gdy dostarczono ją tam około 1889 roku. I nigdy nie spowodowała niczyjej śmierci. Profesor Bob Brier w swojej książce zatytułowanej Encyklopedia Mumii tak wyjaśnia to oszustwo. Historia została zapoczątkowana przez Douglasa Murraya i Williama Steeda, który twierdził, że wiedzą o mumii przywiezionej do Anglii i umieszczonej w salonie znajomego. Następnego ranka po przybyciu mumii wszystko, co dało się stłuc, w pokoju zostało zniszczone. Mumię przenoszono do kilku pomieszczeń w domu, za każdym razem z tym samym skutkiem. Wkrótce po tych rzekomych wydarzeniach Murray i Steed odwiedzili salę egipską w British Museum, gdzie zobaczyli wieko trumny kapłanki Amona. Uznali, że jest na niej twarz udręczonej duszy i opowiedzieli o tym gazetom, które chętnie publikowały sensacyjne historie. Wkrótce wieko trumny utożsamiono z niszczycielską mumią. Ale to jeszcze nie koniec. Sprawdzono listę przewozową statku. Była tam maszyna do produkcji marmolady, samochód Renault, portret Garibaldiego z jego autografem, nawet ładunek skór i pierza. Ale mumii nie było. Jednym z pasażerów Titanica był ten sam William Steed, który opowiedział prasie bajkę o mumii. Chętnie opowiadał ją także współpasażerom. Jeden z ocalałych opowiedział historię Steeda dziennikarzowi z New York World, a w następnym miesiącu dziennik Washington Post opublikował artykuł zatytułowany Duch Titanica. Zemsta mumii podążała za człowiekiem, który napisał jej historię. Mogło być też i tak, że niektórzy powiązali klątwę mumii z egipskimi artefaktami, które Margaret Brown, która nawiasem mówiąc przeżyła katastrofę, rzeczywiście zabrała ze sobą na Titanica, aby dostarczyć je do muzeum w Denver. A pechowa mumia, a właściwie tylko wieku od trumny, do dziś znajduje się w jednej z sal na drugim piętrze w British Museum w Londynie, gdzie wciąż można ją oglądać. Na około 10 dni przed wyruszeniem w dziewiczy rejs w jednym z bunkrów węglowych wybuchł pożar. Ale jeśli ktoś wyobraża sobie ów pożar jako płomienie strzelające wysoko w niebo i żar uniemożliwiający wejście do ładowni, to jest w błędzie. Węgiel się po prostu tlił i było to dość częste zjawisko na parowcach spowodowane samozapłonem. Pożary węgla trzeba było gasić polewając go wężami strażackimi i przenosząc do innego bunkra, zaś płonący węgiel należało wsypywać od razu do pieca. To wydarzenie skłoniło niektórych autorów do wysunięcia teorii, że pożar osłabił konstrukcję kadłuba i jednej z grodzi. Sugerowano, że próby ugaszenia pożaru przez wrzucanie płonącego węgla do pieców mogły być główną przyczyną utrzymywania przez Titanica pełnej prędkości, pomimo ostrzeżeń o oblodzeniu.
Przekonywano także, że pożar bunkra osłabił wodoszczelną gruź na tyle, że w momencie katastrofy uległa ona zawaleniu. Na dowód tego pokazywano zdjęcie prawej burty Titanica, na której, tuż nad linią wodną, widoczna była smuga, jakby spowodowana pożarem od środka. A fakty? Płonąca ładownia znajdowała się mniej więcej 15 metrów w stronę rufy od miejsca, w którym znajdowała się smuga na zdjęciu. Smuga owa mogła być wszystkim, od choćby światłocieniem, który tak się ułożył, czy też błędem w obróbce materiału negatywowego bądź pozytywowego, na przykład źle wymieszanym wywoływaczem. Nieprawdą jest także, że ogień nigdy nie został ugaszony. Ostatecznie stłumiono go 13 kwietnia, na dzień przed zderzeniem z górą lodową. Załóżmy jednak, że ogień osłabił wodoszczelną gruź. Jakie to miało znaczenie w sytuacji, gdy statek i tak był skazany na zatonięcie? Jeden z mitów głosi, że katoliccy pracownicy firmy Harland & Wolff byli zaniepokojeni faktem, że w lustrzanym odbiciu numer nadany Titanicowi 390 904 można było odczytać jako No Pope, czyli nie ma papieża. Miał to być znak, który przepowiadał zagładę statku. A fakty? Mit ten narodził się, ale nie wiadomo gdzie ani w jakich okolicznościach, w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Rzecz w tym, że Titanic nigdy nie otrzymał takiego numeru. Na wielu elementach konstrukcyjnych, meblach czy wyposażeniu widniał stoczniowy numer 401. Miał on także numer 131 428 nadany przez Brytyjską Izbę Handlową. Numer 390 904 był po prostu brednią wyssaną z palca. Nawet jeśli jednym z numerów był napis, który można zinterpretować jako nie ma papieża, to w stoczni Harland & Wolff nie było żadnych katolickich pracowników. W roku 1886 zwolniono wszystkich katolików i od tego czasu firma cieszyła się opinią przedsiębiorstwa zatrudniającego wyłącznie protestantów. Żeby zrozumieć przyczynę takiego stanu rzeczy, należałoby sięgnąć do historii Irlandii, a nie czas i miejsce na to. Dlatego w skrócie. Obecne podziały w Polsce między zwolennikami a przeciwnikami prawej i lewej strony sceny politycznej są niczym w porównaniu z tym, co miało miejsce w Irlandii Północnej. Bo na różnice religijne nakładały się podziały narodowościowe. Katolicy to ludność pochodzenia irlandzkiego, protestanci to przybysze z Anglii, którzy uważani byli za najeźdźców i okupantów. Mimo upływu czasu te podziały wciąż istnieją. Wciąż drogowskaz Londonderry przemalowywany jest na Derry, wciąż w pubach w Republice śpiewa się Go on home, British soldiers, go on home. Wciąż istnieje Irlandzka Armia Republikańska i wciąż zdarzają się ataki terrorystyczne. W 2009 roku w jednym z takich zamachów ranny został Polak, który był dostawcą pizzy. Na pokładzie Titanica znajdowało się kilku najbogatszych ludzi na świecie. Potentat branży nieruchomości, John Jacob Astor IV, wraz ze swoją młodszą o 28 lat, świeżo poślubioną małżonką, Isidor Strauss, właściciel sieci handlowej, i Benjamin Guggenheim, przemysłowiec z branży metalurgicznej. Na pokładzie miał być także właściciel Titanica, John Morgan, który miał swój własny luksusowy apartament w klasie pierwszej. Popularny mit głosi, że Astor, Strauss i Guggenheim byli nie tylko biznesowymi konkurentami Morgana, ale także przeciwnikami powołania Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych, którzy skutecznie blokowali proces jego utworzenia. Morgan zwabił ich na statek po to, żeby ich wyeliminować. Sam zaś,
w ostatniej chwili, tuż przed oddaniem cum, zszedł z pokładu. A fakty? Morgan został w Europie, ponieważ postanowił kupić gobeliny ze swojej kolekcji. Francja zmieniła bowiem prawo, aby uniemożliwić Amerykanom wywożenie dzieł sztuki z tego kraju, więc Morgan pojechał do Paryża nadzorować kupno i wysyłkę zakupów przed wejściem w życie nowych przepisów. Inne oficjalne wyjaśnienie mówiło, że Morgan zachorował i chciał wypocząć we francuskim kurorcie, korzystając z masażów i kąpieli siarkowych. Nieoficjalnie miał być tam ze swoją kochanką. Choć oczywiście przyczyną pozostania we Francji mogły być oba powody. Ważniejszym wątkiem jest chęć wyeliminowania Astora, Straussa i Guggenheima jako gorących przeciwników utworzenia scentralizowanej bankowości w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem nie ma żadnych dowodów, że tak właśnie było. Badający od 45 lat historię Titanica George Beech powiedział agencji Reutersa, że nigdy nie znalazł żadnych dokumentów, które dowodziłyby, że tak właśnie było. Do takiego samego wniosku doszli dziennikarze Washington Post, którzy w 2018 roku dokonali kwerendy zdigitalizowanych gazet z początku XX wieku i nie udało się znaleźć dowodów, by Astor czy Guggenheim zajęli publiczne stanowiska w tej sprawie. Zajął je tylko Strauss, który w dwóch wypowiedziach skłaniał się ku utworzeniu Banku Federalnego. Nie sądzicie, że istniały lepsze sposoby pozbycia się konkurentów niż zwabienie ich na pokład i utopienie wraz z 1500 innych ludzi i statkiem wartym 7,5 miliona funtów? Propagatorem teorii o zamianie statków był brytyjski autor Robin Gardiner, który w swojej książce zatytułowanej Titanic – statek, który nigdy nie zatonął, sugerował, że Titanica zastąpił uszkodzony siostrzany statek Olympic. Jego zatonięcie rzekomo zostało zaplanowane, by wyłudzić ubezpieczenie. Ktoś bowiem ocenił, że Olympic jest zbyt poważnie uszkodzony, aby naprawa była opłacalna. A oto fakty. Zacznijmy od tego, że uszkodzenie Olympica wcale nie było ogromne. Oto opis przygotowany dla sądu. Istnieje duży trójkątny otwór rozciągający się bezpośrednio nad pokładem D do ponad 5 stóp, czyli 1,5 metra poniżej pokładu i rozciągający się do wewnątrz na około 8 stóp, czyli 2,40 m. Najważniejsze było to, że uszkodzeniu uległo właściwie tylko poszycie i mniej istotne elementy konstrukcyjne. Najważniejsze elementy, czyli kil i wręgi, pozostały nienaruszone. Ostatecznie w listopadzie 1911 roku w procesie sądowym oszacowano, że szkody nie przekroczyły 98 tysięcy funtów. Pomimo takiej straty, White Star Line zakończyła rok 1911 zyskiem przekraczającym 1 100 000 funtów. Cytując dyrektora zarządzającego White Star Line, Bruce'a Ismaya, wybudowanie Titanica kosztowało 7,5 miliona dolarów. Ubezpieczony był natomiast na kwotę 5 milionów dolarów. Zatonięcie Titanica spowodowało zatem szkodę w wysokości 2,5 miliona dolarów, która jest o wiele większa niż koszt naprawy Olympica, wynoszący 98 tysięcy funtów. Titanic, Britannic i Olympic były siostrzanymi statkami, ale równocześnie miały wiele różnic konstrukcyjnych, które uniemożliwiłyby zamianę statków. Titanic miał inną liczbę wodoszczelnych przedziałów niż Olympic, mocniejsze silniki oraz inną konfigurację wałów napędowych. Różniły się także pod względem architektury zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Na przykład tam, gdzie na pokładzie B na Olimpiku była promenada dla pasażerów, na Titanicu były dodatkowe kabiny dla pasażerów pierwszej klasy. Britannic, dla odmiany,
był rozpoznawalny na pierwszy rzut oka, ponieważ nie dość, że miał znacznie większą ilość łodzi ratunkowych, to na dodatek zupełnie inny był system ich wodowania. Potajemna zamiana statków nie polegałaby bowiem wyłącznie na namalowaniu nazwy na burcie, ale na wymianie wielu elementów zarówno wyposażenia, jak i elementów konstrukcyjnych, np. śrub napędowych. Ale nie tylko. Wymianie podlegałyby także meble, i to zarówno te wbudowane, jak i ruchome, a nawet panele boazeryjne. Dokonanie tego w ciągu tygodnia byłoby praktycznie niemożliwe. Mało tego, modernizacja taka byłaby również nieopłacalna ekonomicznie. Czy zwolennicy tej teorii naprawdę sądzą, że nikt z setek, a może tysięcy robotników dokonujących takiej transformacji nie powiedziałby o tym publicznie? Titanic miał numer stoczniowy, jak już wspomniałem, 401, Olympic zaś 400. Gdy w 1935 roku Olympic został zezłomowany, jego wyposażenie zostało sprzedane na aukcjach. I na każdym sprzedanym artefakcie znajdował się numer 400, natomiast nie było żadnego oznaczonego numerem 401. Jeśli rzeczywiście chciano wyłudzić odszkodowanie, to czy nie byłoby łatwiej uszkodzić statek w porcie? Na przykład podpalając go podczas prac remontowych? Albo doprowadzając do kolizji z Olimpikiem innej jednostki, która na przykład zerwała się z cum. Takie rozwiązanie byłoby przecież znacznie łatwiejsze niż wypłynięcie na środek Atlantyku z tysiącami ludzi i ich bagażem na pokładach i wbijając statek w górę lodową, której przecież wcale nie musiano napotkać. I teraz najpiękniejsza teoria spiskowa, po której dosłownie zagotował mi się mózg. Pamiętacie film Titanic zrealizowany w 1997 roku przez Jamesa Camerona? Pod koniec filmu jest scena, gdy Rose leży na jakichś drzwiach, a Jack powoli zamarza, trzymając się ich. Otóż, jak twierdzą niektórzy, Jack nie zamarzł. Udało mu się uratować i dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Długo i bezskutecznie szukał Rose. W międzyczasie pod przybranym nazwiskiem Jay Gatsby dorobił się fortuny i stał się, jak dziś byśmy powiedzieli, celebrytą epoki jazzu. Rose oczywiście nie znalazł, ale zakochał się w innej piękności imieniem Daisy. A dowód? Proszę bardzo. Wystarczy tylko obejrzeć film Wielki Gatsby z 2013 roku w reżyserii Baza Luhrmana. Oba filmy łączy postać głównego bohatera, którą gra ten sam aktor, czyli Leonardo DiCaprio. Niech żyją zwolennicy płaskiej ziemi. Do usłyszenia.